pisałem, to jakoś chciałem nawiązywać do tego codziennego, codziennych fraz języka, czy znalezionych fraz języka. O tym mówi też sam tytuł, bo to jest u nas tytuł Dero in Dom. To u nas jest takie, my mamy taki główna gazeta, ona się nazywa Dero, a to jest dodatek do tej gazety, jest Dero in Dom, to jest taki dodatek do gazety tej głównej, która raz w tygodniu się pojawia. No i jakoś kładziłem nacisk w tej książce na takie rzeczy i próbowałem wykorzystać je w innym języku, żeby tak powiedzieć, języku poezji. Może przyszedł taki moment, że straciłem wiarę, żeby poezją mógł opisać dokładnie uczucia swoje, czy realność, czy tak, i tak dalej. I dlatego może w tej książce się pojawiały takie, no, takie próby, nie? Opisywania, które nigdy do końca nie udały. No jakoś w tych wierszach się to powtarza, ten sam jak się mówi, proces. Też chciałem was od razu jako tłumaczy zapytać, otóż wydaje mi się, że nieco paradoksalnie podobieństwo językowe, tłumaczenie z jednego języka słowiańskiego na inne, staje przed tłumaczem tym trudniejsze wyzwanie, że coraz większej wagi nabierają w takiej sytuacji niuanse i takie subtelności językowe i kontekstowe, kulturowe. Chciałem się dowiedzieć, jak wyglądał proces tłumaczenia tej książki, bo dwóch tłumaczy do jednej książki nie jest sytuacją codzienną. W jaki sposób to zrobiliście? Czy były to dwa niezależne zestawy wierszy, czy pracowaliście wspólnie nad tym tłumaczeniem i jak właściwie tłumaczy się, jakie wyzwania stawia przed tłumaczem tego typu praca, jak tłumaczenie kogoś, kto właściwie z niezbyt dużej odległości, ale jednocześnie na tyle dużej, żeby nie dało się tego w prosty sposób przełożyć i kto pisze poezję, która nie jest łatwa, nie jest łatwa w odbiorze. Znaczy to wyglądało tak, że część wyższych była już przetłumaczona przez Adama wcześniej. Tam z różnych okazji, w różnych miejscach publikowana. 5 też zdaje się. A reszta tłumaczeń wyglądała tak, że ja robiłem jakby takie filologiczne tłumaczenie tych wierszy. Przesyłałem je Adamowi, Adam robił z tego poezję. Potem ja się nie zgadzałem na to, co on robił. I tak parę razy się wymienialiśmy tym. I ostateczny efekt jest tutaj. W książce to rozgląda. A jeżeli chodzi o to, czy podobieństwo jest przeszkodą, może być przeszkodą, ale też nie zawsze. Znaczy to nie ma reguły. Ja myślę, że to też odległość jakby fizyczna od słowanika, różnica kontekstów. Znaczy ja akurat 2 lata mieszkałem w Słowenii, zanim wróciłem do Polski i zacząłem tutaj to tłumaczenie robić. Więc to oczywiście, że jest różnica kontekstów i tak samo jest bardzo dużo kontekstów literackich różnych w tych utworach, ale no to jest to problem, ale nie jest nie do przeskoczenia. Oczywiście umyka część kontekstów, nie ma możliwości, żeby na przykład nie są do odczytania jakiś też słowiański kontekst, bo to jest niemożliwe. No tak, ja muszę tu dodać, bo rzeczywiście tłumaczyłem kilka z tych wierszy samodzielnie, ale bez Maćka bym sobie nie poradził, bo jednak nie jestem filologiem słowiańskim, a tutaj u Primorza jest mnóstwo właśnie nawiązań do języka potocznego, mnóstwo dwuznaczności wykorzystanych, tych takich subtelnych kwestii, których człowiek znający język powierzchownie i posługujący się słownikiem nie jest w stanie wydobyć. Natomiast rzeczywiście problemem jest
Problem jest to, że, co zresztą chyba słychać, że nasze języki brzmią zupełnie inaczej. Każdy ma zupełnie inną melodię, mimo że są słowiańskie, to jednak te wpływy tutaj dla słoweński, niemczyzny, włoskiego są bardzo silne. I trzeba było stworzyć coś w rodzaju osobnej melodii do wierszy Primorza. To właściwie było takie moje zadanie, bo dostawałem od Maćka coś, co doskonale odpowiadało oryginałowi znaczeniowo, ale właśnie trzeba było to umelodycznić. I no, i to jest coś, czego ja tu jestem w miarę dumny, że te wiersze jakoś tam brzmią po polsku, zarówno w swoich pięknościach, jak i właśnie w tych swoich celowych nieporodnościach. Nasze wizje, sobie nasz dom. Znaleźliśmy sobie ich po drzwiczkach, tylko smo postąpali po kuchni, ale przysiedli po niedzielskim kosilu. Mówiąc o tym, kaj najmamy rady, smo ich mieli rady. Po skłacznych, ale otożnych pogledał na świat, kiedy spuchtywał, dopiero go nismo czysto pozabili. In smo, ostali bez posłucha za domacie ognisce. U persich nam niso lec zaigrane kot czysti računi. A še bolj kot zasene se skrbilo za robo, ki smo jo prinesli na trg, za radič in drugo solato. Zima je grizla, čeprav ni bila sibirska. Ampak mi smo se imeli radi, prav zares. Naše veselice in pogrebi niso bili poceni. In nekega dne, ko smo po dolgem času spet odšli v planine, so prišle za nami. Tako za hip smo jih še vedno imeli, nekje na koncu jezika, da za nas zapojajo. Česar sami več ne zmoremo. No ja, vsaj ne brez trude. Še na smrt smo si požvižgali, samo da ne bi onemeli. Naše melodije były naszym domem. Potrafiliśmy je sobie gwizdać, kręcąc się po kuchni albo bycząc się w poniedzielnym obiedzie. Mówiły o tym, co powinniśmy lubić. Lubiliśmy je. Skoczne albo smętne poglądy na świat, który się ulatniał. Zupełnie go zapomnieliśmy. I nie pamiętamy. Zostaliśmy bez wyczucia domowego ogniska. W piersiach nam już nie grają, jak czyste rachunki. A jeszcze bardziej niż o siebie, martwiliśmy się o towar, który przynieśliśmy na targ. O rozszponkę i inne sałaty. Zima kąsała, chociaż nie była syberyjska. Ale my się kochaliśmy, naprawdę. Nasze zabawy i pogrzeby nie były beznadziejne. I pewnego dnia, kiedy po długim czasie znów odeszliśmy w górę, one przyszły za nami. W ten sposób jeszcze przez chwilę wciąż nie mieliśmy. Gdzieś na końcu języka, by dla nas śpiewały, czego sami już nie możemy. No tak, w każdym razie nie bez trudu. Jeszcze na śmierć sobie gwizdziemy, byleby nie oniemieć. Bardzo się cieszę, że mogę być część festiwalu Europejski Poeta Wolności, że miałam możliwość już być na dwóch spotkaniach literackich. Jutro organizuję spotkanie słoweńskim poetom Primorzem Czucznikom na Uniwersytetu Gdańskim. Jako Słoweńka też jestem dumna z tego, że Primorz uczestniczy w konkursie, że jest jeden z laureatów. No i trzymam kciuki za niego. No, przyjechałem na festiwal jako tłumacz mojego starego kolegi. Bardzo mnie to cieszy, że Primorz Czucznik jest nominowany do europejskiej nagrody. No i mam nadzieję, że wygra, bo wtedy te splendory na nas wszystkich spłyną. Nie, tylko nie o wolności. To jest jakiś wymuszony temat. Właśnie jedyne, co sobie postanowiliśmy, to nie mówić w czasie tego spotkania o wolności. Było to nasze takie bardzo wolnościowe posunięcie. Nie ulec temu trochę przymusowi.